Wiesz, jak ja jestem na wernisażach, to ja ślepa nie jestem. I proszę ciebie, z tej galerii Mostra. Ta Żydóweczka z galerii Mostra. Ona jak bywa na wernisażach, to ona tak uśmiecha się, rozmawia z różnymi takimi, bo wiesz, że kulturalna linia jest w rękach Żydów. No, to zawsze była. Ale to teraz jest linia Mysia i oni będą chcieli to odwrócić. Ale to chyba marne szanse, prawda? Bo wiesz, jak to się zakorzenione, to nawet wiesz, ci Żydzi, którzy przyjęli Jezusa, uwierzyli w Niego, to mieli problemy i że wrócili z powrotem do żydostwa. I to apostoł Paweł tłumaczy w 14 listach apostoła Pawła, że jak świnia wraca do swojego korytka, jak do wymiotin się wraca, rozumiesz, to facet wymiotuje przybyłowi i on tu idzie, kładzie się w pracy. I ty musiałaś mu powiedzieć, sprzątnij to, a on mówi tak, nie, nie, jak wrócę. Ja mówię, nie, nie, teraz, bo świnia wróci do swoich wymiotin. Przecież to śmierdzi, to się rozkłada, to trzeba najpierw na sucho pozbierać co możliwe, a potem na mokro wytrzeć. I to trzeba by poinstruować debila, który ma dwie lewe ręce poza tym i nie ma takiej saszetki przy sobie, jakby torebki, jakby aktówki, jakby torby nawet, żeby coś włożyć. A to książkę, którą lubił wycyganić, ukraść, zabrać, że Magdalena Zawadzka biegła w kuchinie w centrum Warszawy po scenie za Wiesławem Przybyłowiczem, który tak gdzieś się przestraszył, proszę ciebie, że zostawił w kinie kurtkę i tam był mój telefon, co mu sprzedałam za 25 zł i to był bardzo dobry telefon. To był najtańszy, ale miał grubą baterię, czyli która trzyma, bo to, co ja mu teraz dałam, no to on ma słabą, proszę ciebie, baterię. Okazało się, że to były prowizorki takie. No to więc jak Przybyłowiczowi w kieszeni dwa razy gwiźnie, no to potem jeszcze raz parę razy gwiźnie, to się ten telefon wyłączy. A że ten Przybyłowicz jest w sumie też i głuchy, po pierwsze, po drugie, głuchego udaje, ja to zauważyłam. Bo inne rzeczy to on słyszy, jak radio ćmi, to on jest bardzo szybciutko wysłyszy. A jak ty do niego mówisz, to musisz 10 razy powtarzać, bo on mówi, że jest taki głupi, to chyba my wiemy, to za tym, prawda? Pan Fabulansko, krętu, wędu i spędu. Zamknięte na klucz i nie ma się. Dobrze wiesz, jak to chodzą świadkowie Jehowy i głoszą, to nie powiedzą złego słowa do kogoś, kto wiesz, dzwoni. Daje, że nie słyszy. To świadkowie Jehowy nauczyli się tej dyplomacji, żeby wiedzieć, a nie dać mu do zrozumienia ze siebie, bo to jest najgorszy hamstwo, że jak gapią się na siebie językiem w ramię. Czyli, że ty nie słyszysz, co oni mówią, ale widzisz, co oni mówią i że ktoś o tobie mówi. Taka Edytka, moja koleżanka, bardzo inteligentna, bardzo mądra, tu u Mareczka, co mieszka po drugiej stronie, zawsze mówi tak. Słuchaj, ja bardzo nie lubię, wiesz czego, jak ktoś daje mi do zrozumienia, że o mnie coś wie. A że jest głupszy, jak ustawa przewiduje, bo nie wiadomo, co on sobie myśli, ale ja wiem mniej więcej, co on sobie może myśleć. Jak on to sobie transponuje i po prostu, że to jest bardzo zła cecha i bardzo popularna. Bardzo popularna, bo na przykład wejdziesz do tramwaju, ciebie wezmą na język. W Warszawie 3 miliony, no to już oni czują się, jakby to była mała wioska. I teraz tak, patrz, ta ma krzywe nogi. Ale tak Warszawa robi, przecież Warszawa nie jest kulturalnym miastem. I poza tym powiedzą, och, w latach 70. to ona to robiła na przykład. Coś takiego mówią. Ja to zauważyłam wczoraj tak.
że były dużo nerwowości było w Warszawie i w centrum była postawiona duża kamera telewizyjna, którą ja taki przemistał, też zauważyłam, moja kamera zauważyła telewizję, bo telewizja chciała coś nagrać. I tak marszałkowską pokazywała, by po prawej stronie miała rotundę i w centrum stała przy tym hotelu w Nowotwór. I bardzo dużo ludzi szło z torbami, proszę ciebie, takich chamiłków i tak coś nieciekawie mówiło. Klimat zły. No to więc ja mówię, proszę Państwa, jesteśmy w centrum Warszawy. Dzisiaj klimat zły, aczkolwiek słyszę też straszne rechodupstwo. Jak to pogodzić? Proszę Państwa, szatan diabeł się odsielił, szatan diabeł się rozdwoił. Anita stoi, proszę Państwa, na Madalińskiego 10, łamane na 16 i dyskutuje ze mną przez telefon, rozmawiamy, stoi na ulicy, jest zimno, Anita się trzęsie i słychać w jej głosie takie złe wibracje, ostre, że Anita mówi, jestem wściekła, czy tu nie ma co lepszego. No. Mam wie, słuchaj Anitka, jesteś inteligentna, musisz się starać. Jeżeli mówiłaś, że wcześniej był wernisaż przed spektaklem biletowanym na ten wernisaż, to trzeba było raczej przyjść wcześniej na ten wernisaż. Bo wtedy na wernisaż raczej jest wstęp wolny, jeżeli nawet są zaproszenia, czy co, to nie jest tak jak do teatru, że stoją dwie osoby w drzwiach ciasnych, no i nie ma jak wejść, chyba że tylko ty umiesz. No, ani to umie. Wielką dyplomatką. Mówię tak, to trzeba było, jak tej krowie na rowie tłumaczę, że ani to jest inteligentna. Słuchaj, trzeba było wcześniej wejść na ten wernisaż. A potem jakby już byś weszła do tego teatru, to byłoby miliona, prawda? No, i ona o tym wie, ale że ona przychodzi, proszę ciebie, na bankiety tylko, w ostatniej chwili jej zazwyczaj się udaje. Tak, do stołu Rysia powiedziała. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rysia mówiła, Anita do stołu Kamińskiego. Wszyscy wychodzą z sali, bo była premiera. I rozmawiają artyści, aktorzy, a Anita już przy stole, tra la la la, jakie to fajne, a jakie smaczne, o, a jakie zawariackie. I zdaje mi się, że Anicie z tego chodzenia wyrosły wąsy, wiesz, że ona jakby miała wąsy. Zawsze dziewica, także proszę Państwa, zdaje mi się, że Anita ma wąsy, bo ja chyba albo zaczynam udawać ślepą, albo zaczynam udawać, że czegoś nie widzę. Ona jest twoja, do mnie powiedziała, tak, no cześć Elżbieta, czy jest w teatrze? No bo ponieważ ona widziała, że ten spektakl jest, a ja powiedziałem, że to jest w jesteśmy zaproszeniem doświadczeń radości, która pochodzi od Boga, a szczególnie z jej rozpaczej i wyzwalającej obecności. Podczas tej postępowania są Boże objawia nam obecność Pana, który zaczyna z nami. Tak, że ja wyjdę wiersze, potem jeszcze mnie pytają, co zaproszenie. Załatwią wiosę. W ostatnim sprzedzaniu ten kurs jest pokory świata. Ona tak by chciała, że ona nie wejdzie. Więc zawsze raz nie wiesz. Umierać we dwie osoby. Bo Anita, jak gdyby była w środku i gdybyś dzwoniła, Anita jesteś. Wyjdź tylko tak ręką. Halo, halo, to by wiesz, one by nie sprawdzały. A tak, to wiesz, ona by nie wyszła. Ona by nie wyszła, bo ona by już przeliczyła sobie wszystko, co by mogła stracić. I ona mi to kilka razy mówiła, że baby, babę nie wpuść.
Mówi, słuchaj, baba na wędrówku, tam siedziało jej dwa. Po co ty na taki zielonka z po co mi to kamerę ona mówi tak, że tam w tym teatrze wciąż jakiś wielka hala, jakiś magazyn powinna być poprzedzielana na cztery części, a nie... Ja mówię, jakby na nowo się odrodzi, na nowo się rodzi. Ale ani ten cud Jezus objawia się, jako światło świata. Że ja tam byłam, halo, halo, ale tam nie pokoju jest robiona duża kolega. Reprezentuje każdego z nas. To, że zostaliśmy stworzeni do poznania Boga. Ale jakże często z powodu grzechu jesteśmy jako ślepcy, jesteśmy jak ślepcy. Twojego światła. Nie wiem, co mam robić. Światło wiary, które Jezus nam dał. Stącznik w domu z Ewangelii odzyskuje wzrok i otwiera się na tajemnicę Chrystusa. Jezus go pyta, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A któż to jest Pani, aby w Niego uwierzył, odpowiada uzdrowiony ślepiec. Jest nim ten, którego widzi. To Ciebie. Powiedział, wierzę w Panie. A że przed Jezusem w tym samym momencie. Epizod ten prowadzi nas do refleksji. Prowadzi nas do refleksji na temat naszej wiary. Naszej wiary w Chrystusa. Chrystusa, Syna Bożego. A jednocześnie również odnosi się do chrztu, który jest pierwszym sakramentem wiary. Który jest sakramentem, który sprawia, że ogarnia nas świat poprzez narodzenie z wody i po... Nie zdłucha się. Tak jak to się stało z niewidomym, któremu otworzyły się oczy po myciu się w sadzawce z Siloe. Niewidomy od urodzenia zostaje uzdrowiony i reprezentuje nas samych w chwili, gdy uświadamiamy sobie, że Jezus jest światłością świata. Jest światłością. Kiedy patrzyliśmy w innym kierunku, gdy woleliśmy polegać na małych światełkach, gdy błonności. Fakt, że niewidomy nie ma imienia, pomaga nam przejrzeć się w jego historii i zobaczyć w niej naszą twarz i nasze imię. I zobaczyć glorię i chwałę Boga. My także zostaliśmy oświeceni przez Chrystusa. Zostaliśmy oświeceni przez Chrystusa w chrzcie, a zatem jesteśmy wezwani, aby postępować jako dzieci światłości. Postępować jako dzieci światłości wymaga zmiany zdolności osądzania ludzi według nowej skali wartości. Tej skali wartości, która pochodzi od Boga. Sakrament chrztu. Sakrament chrztu w istocie wymaga jasnego i zdecydowanego wyboru, aby żyć jako dzieci światłości i chodzić w światłości. Gdybym ja w tym momencie was poprosił, wierzycie w to, jest Synem Bożym, że może zmienić wasz, czy wierzycie, że możecie zobaczyć rzeczywistość oczami Boga, tak jak widzi On, a nie tak jak my.
Czy wy wierzycie w to, że można chodzić światłością? Niech każdy odpowie na te pytanie w swoim sercu. Powiem, co to oznacza chodzić w światłości? Co to znaczy chodzić w światłości? Oznacza to pozostawić fałsz. Zimne i zwodnicze światło uprzedzeń wobec innych, ponieważ uprzedzenie zniekształca rzeczywistość i napełnia nas nienawiścią wobec tych, których osądzamy bez miłosierdzia i nieodwołalnie potępiamy. To jest chleb powszedni każdego dnia, gdy tyle się mówi o innych, gdy omawia się innych. To się nie postępuje, nie idzie w światłości, ale w cień. Inny fałszywy i niejednoznaczny jest własna korzyść, kiedy oceniamy ludzi i rzeczy w oparciu o kryterium własnej korzyści, naszej przyjemności wobec kryterium naszego prestiżu i nie jesteśmy w prawdzie w relacjach w różnych sytuacjach. Jeżeli będziemy szli tą drogą, czerpiąc tylko własnej korzyści, egoizmu, wtedy będziemy szli drogą ciemności. Najświętsza dziewica, która po raz pierwszy światłość świata udzieli nam na nowo łaski ponownego przyjęcia w tym czasie Wielkiego Postu światła wiary i odkrycia nieocenionego daru sztu. A to nowe oświecenie niech nas przemieni. Niech nas przemieni w naszych postawach i działaniach. Abyśmy także i my w naszym ubóstwie, w naszej biedzie, nie promyk się. Dla swoich spraw to każdy ma poukładane. Poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ja służę Pisa Pańska, niech mi się Conchita, Radio Conchita. Łaski pełna. Benedito Fruto Ventre, to Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Ojciec i syn.
Cari fratelli e sorelle, grosse braccia e sciocche, ieri ad Almeria, Spagna, Valmeria, sono stati proclamati stagliari, fosse anche l'esperatore della pole, vicente, 14 compagni, che costa, ma questi sacerdoti, religiosi, campagni, sacrifici, scienze, tanti testimoni eroi, per il suo credo di Michel Capriere, scossa ieri, evangelico, poco più, poi è nani al fratello, i loro esempi, e chi la loro intenzione stabilisco, sostegno, spirare un sangiosvanie cosciola, nella chiesa, budovanie civilizzazioni vostre, date l'amore. Proszę bardzo, musimy religię, królowie ziemi dojdą do wniosku, musimy religię koniecznie usunąć pod rygorem śmierci, bo śmierć rodzi wszystkim tak w razie. No, my nie mamy zielonego pojęcia technicznie, jak to będzie. Ja mówię teoretycznie. I teoretycznie ten prorok Daniel pytał się, jak to dobrze. Jak nie będzie koniec tych rzeczy podczas gdy on sam zapytał proroków? Idź Danielu tam i te słowa zapieczętuj księga aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to czytać, badać i wzrośnie poznanie. No, to czyli, że
Dopiero potem ludzie mieli pojąć sens i praktyczne zastosowanie, znaczy pełnienie się tych rzeczy. No, a tobie po co, Danielu? Jak ty zaraz umrzesz, to ciebie to i tak nie będzie dotyczyło. Jesteś mądry chłopczyk, umrzesz i twoi potomkowie będą widzieć na własne oczy, jak spełniają się Boże proroctwa, przecież Boże obietnice. Także Danielu zapieczęcił te słowa, zamknij księgę do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie, bo wzrośnie poznanie. A to jest tak logiczne, że już chyba logiczniejsze być nie może. A ludzie chcieliby wiedzieć, idą do wróżki, a ja chcę przestrzegał właśnie z tego też powodu, że jak będziecie przechodzili przez ziemię pogańskie, to tam będzie wróżka, ho, i jeszcze trochę. Nie wolno, nie wolno. Za zmarłych się modlić, do zmarłych, wypytywać zmarłych, prawie żywych. No bo Żydzi też nie wiedzieli, dlatego oni w ogóle takie rzeczy nie wierzyli, bo to głupoty to wymyślane. No. A wróżka taka, pani Walędziak, no, sobie zarobiła sporo, bo żeby zobaczyła, że to się nie wie. Tak, to jej głowa głupia była, to od razu coś nagrała. Ona zobaczyła, że to świadkowie robi na tym razem już nas nie przyjęła, jak stała smutna, a sąsiadka mówi, ubijcie się w głowę, to jest znana wróżka pani Walędziak. Ona by straciła się tam do lodu, żeby tu przestała być wróżką, żeby z wami czytała. Przestańcie, ona jest wróżką, a wy przecież to nie wierzycie. Ale nie kaszlej tam do tej, no to. No poszłaś i na zlep i tam do tej. To się idzie do łazienki. Ja nie mówię o tym, co w środku. Ja mówię, nie kaszlej nad gardłem. A się przecież odchodzi. Nie, tak, tak. Thank you.
20 minut po godzinie 12 na linię numer 1. Zapraszamy do wysłuchania audycji Zaczerpnij ze źródła przygotowanej przez pana doktora inżynier Antoniego Ziemny. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam najserdeczniej naszych drogich radiosłuchaczy, Radia Maria i oczywiście telewizor w telewizji Trwam. Kolejny numer tygodnika Źródło w okresie Wielkiego Postu. Chciałbym zachęcić do lektury całego naszego pisma, ale w sposób szczególny polecam dzisiaj artykuł księdza Zbigniewa Kampańskiego, artykuł na 2 strony, a zatytułowany Źródło pokoju i radości. Ksiądz Zbigniew przybliża tu różne tajemnice, wiadomości na temat sakramentu pojednania, spowiedzi świętej. Myślę, że każdy z nas, niezależnie od wieku i pewnej formacji duchowej, którą posiadamy, przecież powinien spokojnie przeczytać ten artykuł, abyśmy z tego świętego sakramentu, sakramentu pojednania i pokuty, czerpali i pokój, i radość dla siebie i dla naszych najbliższych. Proszę Państwa, gorąco polecam artykuł księdza profesora Zwolińskiego, Piotr Płacząca Skała. Wiemy, co wydarzyło się z świętym Piotrem w czasie tego okresu pańskim. To była wielka tragedia, tragedia spowodowana słabością zwykłego człowieka, ale znamy też późniejszą drogę świętego Piotra. Artykuł niezwykle interesujący i dający nam wiele do myślenia także na temat naszych dzisiejszych i współczesnych czasów. Na łamach naszego najnowszego tygodnika Źródło na 26 marca jest zamieszczony bardzo ważny, krótki, ale niezwykle ważny artykuł pana senatora Czesława Myszki. Nacjonalizacja środków przekazu. Pan senator omawia problem dominacji obcego kapitału w naszych mediach. Myślę szczególnie o prasie, ale nie tylko, także o stronach internetowych. Jakże wielu naszych rodaków jeszcze nie zwraca uwagi, kto jest wydawcą tego czasopisma, czy kto jest właścicielem tej strony internetowej, z której korzysta. A przecież to ma istotny wpływ na treści przekazywane, czy to w gazecie, czy w radiu, czy na stronach internetowych. Pan senator Czesław Myszka wskazuje na konieczność przeprowadzenia do końca tej rozpoczętej dopiero powiedzmy akcji czy działań, które zmierzają do tego, aby w naszej ojczyźnie, w Polsce, nie było tej dominacji gazet wydawanych przez przykładowo niemieckich wydawców, ale nie tylko. Wiele osób nie wie, które gazety należą do obcego kapitału. Ja powiem tylko przykładowo, w Krakowie mamy gazetę krakowską, to piękna nazwa, ale to jest gazeta wydawana przez wydawcę niemieckiego. Jest oczywiście dostępny u nas tak w całej Polsce Dziennik Fakt. Znowu gazeta, której dominuje kapitał obcy niemiecki. Mamy stary czasopismo Dziennik Polski, niedawno przejęty, wykupiony przez Niemców. To przecież wszystko ma wpływ na treści, które są codziennie przekazywane poprzez łamy tych czasopism. Korzystajmy systematycznie z naszych polskich mediów. Mamy je. Jeszcze nie tak liczne, ale są. Trzeba korzystać z naszych polskich mediów, z radia, telewizji, ale także gazet. Jak zwykle zachęcam do korzystania z czterostrończowego dodatku do tygodnika Źródła, dodatku w naszej rodzinie Radia Maria. Tym razem chciałbym zwrócić w tym dodatku uwagę na 2 artykuły. Artykuł pana redaktora Chałkiewicza, zatytułowany Walka 2, nawiązał do Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Żołnierzy Niezłomnych i przypomniał wielkie zmagania naszych patriotów po wojnie, żeby zachować niepodległość Polski. Zdrada Zachodu, która umożliwiła Stalinowi przejęcie całej naszej ojczyzny, to powodowała, że znaleźli się to liczni obrońcy naszych niepodległości. Żołnierze Niezłomni. Pan redaktor
słuszny spotka. W tej chwili, jako trwa walka trzeciego pokolenia żołnierzy AK i tych sił, które współpracowały w zniszczeniu, w zniewoleniu naszych grupa świnia, taki facet, do diabła podobny, jak i tam gadają, to o ludziach, wiesz, to przychodzą, żeby kogoś opieprzyć. Poza tym, jak mieli bogarzy w Porczyńskim, Muzeum Porczyńskich Jana Pawła II, taką promocję książki, taką imprezę, na górze był bankiet. Nawet we wszystkich pokojach było tony kanapeczek pełno wina. I myśmy z Mareczkiem już tam szli, wychodzili i nie było jakby czy wina, czerwonego nie było wina, ale stało jeszcze tam na stole w tym wyjściowym pokoju. Ja bym to tak nie. Mareczek za lampkę, a ten druga jemu tak przychoda w takie kopa, nie, tak delikatnie, ale tak chciał zagrać. Tak chciał zagrać, to ja jeszcze zeszli. Ale jak chodziłam na policję, jeszcze potem z domu zajechałam. Ja mówię, że w Muzeum Jana Pawła II goszczą Bułgarów, a oni, nie wiadomo czy to prawosławni, bo nie są, zachowują się tak po chamsku względem gości, no to to jest w ogóle wykluczone. Także odnośnie Bułgarów ja mam takie zdanie i w tej galerii, tu u Jazdowskie, przychodzi takich dwóch, trzech, jeden taki dziad, co wino nalewa w okularach, jest nieprzyjemny, coś tak się patrzy, co kto pije, co wylicza. No ja jak nie jest, to nie dla ciebie. No. Także tak, mi ciekawa atmosfera jest u Bułgarów. Tylko ta pani, ta miła kobieta, która prowadzi Instytut Bułgarski, ona była bardzo znaną dziennikarką z radia i telewizji. Jest bardzo miła. Nie tak skąd Polka, Bułgarska. Nie będę spożywał żadnego chleba, ani pił z tego kielicha, aż ku czci mego ojca. To naprawdę, panie, twoja ostatnia zdanie wieczerza? Tak. Ale potem dzieci spożywają ten chleb. Pij z tego kielicha. Będziecie może nie wolą śmierć. Mój zmartwychwstanie, aż do was przyjdę. Obuszyć pani wierzyna i wszystkie kotki ma. Ona bawi się i dzieci miała, wariowała już. Zamyślenia wielkopostne poprowadził ksiądz biskup Józef Zawitkowski. Za chwileczkę rozpoczniemy czas modlitwy różańcowej. Tutaj bardzo serdecznie zapraszamy. Dzisiaj rozważać będziemy tajemnicę bolesną różańca świętego. Intencje, o których pragniemy się modlić, są następujące. Za naszą ojczyznę, o pokój, o jedność, o zgodę, za wszystkich chorych, cierpiących. Polecamy biskupa Kazimierza Ryczana, polecamy ojca Jana Króla. Mamy panią Józefę, modlimy się o uzdrowienie z choroby dla pani Michaliny, mamy ojca Janusza Dyrka, polecamy intencje zdrowia wszystkich cierpiących, chorych z rodziny Radia Maryja. Modlimy się również za zmarłych, polecamy świętej pamięci pana profesora Piotra Małszewskiego z Monachium oraz modlimy się za zmarłą przewodniczącą biura Radia Maryja z Leszna, panią Renatę Szydłowską. Naszą modlitwą obejmuje
jeden wszystkie intencje osób, które prosili nas o modlitwę, o wsparcie. Również Pan w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył pod Poncjuszem Pilatem, wygubili zawsze wielki, i tak się ochroniali, i zainteresowali. Z Matki Wstał znowu na Ojca. Dzieci Boga Ojca. Nie, my by tam wytrzeć miały. Chodzi koło Dąbrowskiego, taka siwa baba, i mu podpowiada. Zdrowaś, Pan. Och, jak ja takich bab nie lubię, bo podpowiada. Błogosławiony powód żywota Twojego, Jezus. Zarozumiałe, zazdrosny jaki. Burza, się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Pan, łaski pełna Pan z Tobą. Może być kochanką tego, wiesz? Błogosławiony powód żywota Twojego, Jezus. No właśnie, bo to burza, ale wiesz, teraz stanowisko jej dał. Naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Albo sama została szpiegiem, albo może kogoś tam wykorzystała, bo raz, kilka razy tak było, że nagrywamy film w oczekiwaniu, aż no jest piękny wernisaż, goście, Dąbrowski wyjdzie. Nie ma. Spudia, to więc jest komentarz na filmie. Poza tym przychodzi Dąbrowski. On to jest polski lichar dobry, ten Dąbrowski. Chcemy korzystać z rozumnej nauki, czy raczej zasypiamy jak bursztoty na górze oliwy. No to więc, wiesz, ta poszła w eter i ta siwa baba potem powiedziała, że wy nagrywacie, a potem wszystkie twarze są w internecie. A tam ktoś powiedział, co tobie durna baba do tego? Ale jak ktoś dał, nie, że dyrektor pijany. Ojej, bądź wola Twoja, jako mnie wytoka. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wywódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Bo tak było na tych francuskich kanałach Daily Motion, że za dużo nie możesz. Dziękujemy na dzisiaj i dopiero jutro, ale jak masz obliczyć, jak minie 24 godziny, to wtedy jest, może znowu tych parę naście filmów sobie wrzucić. No mniej więcej, bo jak widzisz, że nie, to nie ma, to by się tam wydawa mi. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Marta, Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznikami. Janek Witek, zawsze nas słuchasz. Ty wiesz, na tym francuskim Facebooku jest wszystko. To mamy obcięte 80%. Piłat kazał Jezusa ukrzyżować, chciał go uwolnić. Nie przelana krew wywołał sprawiedliwość prawdę. Ukrzyżali tam, bo teraz jest nawet chuda. Taka furtka bardzo piękna, po co do potwora? Aby mógł znać radość. I słuchaj, i ta Ewa Górek, ty hotelu na hotel, tam pod lotniskiem. Ojcze nasz, który jesteś, święć się święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, Człowiek leci z dosadki na górę i już się rozpoczyna, proszę ciebie, wiek
Artur, wiesz kogo? A, Kapuściński! Szanowna dama z Włoch przyjechała i żona Kapuścińskiego laudacji i urodziny. No. No i było bardzo bogato. Korona z cierni, purpurowy płaszcz. Takim żołnierz okrył Pana Jezusa. Podsyciły nienawiść i agresję tłumu wobec Niego. Policzkowali Go, naśmiewali się i chcieli Jezusa ukrzyżować. Niech będziemy umieli cierpić razem z Panem, a razem z Nim chłopać będziemy. A poza tym niektóre komputery nie wyczytają tej karty, albo mówią w formatu A poza tym,
teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskawa Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, A zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. Laskowski, proszę Ciebie, on taki w internecie wyświetlił swój dowód, pokazał swój pesel. Ojcze nasz, który się w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, nie odpuść nam naszym winnym, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Wódź nas, a pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w chwili śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Mario bez mazy, grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Z Nowego Targu, Jan z Krystyną, zostańcie z Bogiem. Z Panem Bogiem zapłać. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Na krzyżu dokonała się zbawcza misja Pana Jezusa. Śmierć pełna bólu pozbawiła życie, które nie zna końca. Krew i woda, które wytrysnęły z boku Jezusa, opływają nas, abyśmy mogli wejść w bramę domu Ojca, w śladach Jego Syna. Panie, ratuj mnie, gdy wchodzimy pod Twojego krzyża. Czy nasz, który jest w świecie, Twoje przeciwko nas o Twoje, bądź wolą Twoje jako niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty.